Cześć, z tej strony Grzesiek Zoftech.pl i dzisiaj porozmawiamy o wideorejestratorach. Ja mam tutaj urządzenie testowe marki Trucam, to jest H25. Jest to rejestrator, który przeniósł mnie w troszeczkę wyższy poziom nagrywania niż na przykład ostatnio testowany Mio, a już Mio w 1080 był w stanie pokazać naprawdę dużo. A tutaj mamy 4K, więc można sobie tylko wyobrazić, jak ten rejestrowany obraz będzie wyglądał. Oczywiście nie wszystko jest ukryte w samej rozdzielczości, bo tak naprawdę kluczowa funkcja to jest to, jak ten obraz jest przetwarzany, jakie jest światło. I tutaj na szczęście mamy światło na poziomie 1.7-1.8, więc to jest naprawdę bardzo dobra wartość, którą jeszcze jakiś czas temu można było znaleźć w topowych fotosmartfonach. I ja Wam powiem wprost, że wideorejestratory są czymś, co potrafi uzależnić. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że te lepsze modele, te droższe modele, te urządzenia, które są czymś więcej niż samą kamerką samochodową, są po pierwsze konstrukcjami modułowymi i to w przypadku Trucama, którego dzisiaj za chwilę Wam pokażę, no to jest rzecz oczywista, dlatego, że to urządzenie można bardzo łatwo rozbudować, na przykład kamerkę tylną, bardzo łatwo rozbudować o dodatkowe zasilanie, o zasilanie stałe. I tutaj pojawi się opcja takiego permanentnego dozoru naszego pojazdu. W egzemplarzu, który ja miałem, gdzie nie było tego zestawu do wpięcia się w instalację samochodu, oczywiście tego nie ma. Więc pamiętajcie, że jeżeli chcesz się nagrywać coś 24 godziny na dobę, musicie wpiąć się do zasilania waszego auta. Ja tego nie przetestowałem, bo nie miałem tego zestawu, który by na to pozwolił, ale miałem to urządzenie przez dłuższy czas i ono naprawdę jest czymś bardzo ciekawym. Bardzo ciekawym z prostej przyczyny. Zobaczcie, to jest sam rejestrator. Tutaj przedniej tafli teraz nie widzicie, bo przednia tafla zostaje w samochodzie jako zaczep, do którego tak wpychamy i on jest bardzo ładnie zamontowany na przedniej szybie. Natomiast sama kamerka, bo ja na początku myślałem, że kurczę, no ale ta szyba przecież jest pod jakimś kątem, ale zobaczcie, jest pod kątem. Kamerka jest ruchoma, zobaczcie, można sobie ustawić tak, żeby łapało nam odległość odpowiednią tutaj. I to w praktyce sprawia, że bez problemu, mimo tego, że to rozwiązanie jest dosyć dziwne, bez problemu całą drogę zobaczymy. Mnie się to bardzo podobało. Te zaczepy, które tu widzicie, te cztery, bardzo mocno trzymają się uchwytu dedykowanego. Z tyłu mamy spory wyświetlacz i przyciski sterowania. Te przyciski są na szczęście wciskane. Pracuję z takim wyraźnym klikiem. Uwaga! Mam nadzieję, że to było słychać, więc bardzo łatwo je obsługiwać. Tutaj w zasadzie całość rzeczy, które będą służyły do połączenia się z czymkolwiek, jest ugrupowana na jednym boku. Dzięki temu bardzo łatwo to obsługiwać. Zobaczcie, drugi bok jest całkowicie gładki i tak naprawdę jest to jedno z tych urządzeń, które możemy zamontować w aucie, po czym zapomnieć o jego istnieniu. Ale to nie jest jego główna zaleta. Powiem Wam za chwilę o tym, jak to urządzenie obsługujemy. Pokażę Wam menu, pokażę Wam przykładowe nagrania, pokażę Wam, co znajdziemy w zestawie, bo zestaw jest mega bogaty. Jest to coś, co strasznie mnie zaskoczyło. No i opowiem Wam przede wszystkim o tym, czy warto płacić około 900 za taką kamerkę, która może stać się centrum dowodzenia w aucie. Taką kamerkę, która poza nagrywaniem będzie mogła nas ostrzec uwagę o fotoradarach, więc patent z Mio mamy tutaj też zastosowany. Co ciekawe, ten producent też wypuszcza aktualizacje, aczkolwiek nie zauważyłem, żeby był aż tak często jak w przypadku Mio. Natomiast mamy też program, który możemy zainstalować na PC-cie, mamy też aplikację, którą możemy zainstalować, bo to urządzenie ma Wi-Fi i to w nowszym standardzie 5 GHz też, więc tak naprawdę jest tutaj całkiem sporo rzeczy, które ułatwiają pracę. No i najważniejsze jest to, o czym w zasadzie sam się bardzo długo zastanawiałem, czy ten obraz rejestrowany w 4K jest czymś, co rzeczywiście będzie takim killerem tych słabszych urządzeń. I muszę Wam powiedzieć wprost, że no rzeczywiście, zwłaszcza na dużym ekranie wygląda to kapitalnie, ale jakość nagrań nocnych jest w ogóle świetna. I tutaj uważam, że połączenie całej optyki sprawiło, że to urządzenie w stanie nam dać nagranie, jakie realnie może być dowodem w czasie jakiegoś postępowania, kiedy coś niepokojącego się nam przydarzy. Więc to mi się bardzo spodobało i za chwilę zobaczycie, jak to urządzenie działa w praktyce, jak rejestruje i zapraszam na moją opinię o Trucam H25. We'll be right back.
H25 to bardzo dziwne urządzenie. Przede wszystkim dlatego, że troszeczkę inaczej mocujemy do szyby niż w przypadku większości wideorejestratorów. Po drugie, jest modułowa i ta modułowość bardzo, bardzo mnie przekonuje, dlatego że jeżeli stan naszego portfela i jeżeli nasze chęci rozbudowy tego systemu, który ma strzec naszego auta, zapewnić jakieś bezpieczeństwo i pomagać nam w razie różnych groźnych zdarzeń. Jeżeli będziemy chcieli to rozbudować o tylną kamerę, o system zasilania, nie ma najmniejszego problemu. Tak jak nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby móc do tej kamerki dokupić sobie różnego rodzaju części zapasowe. A wśród tych części zapasowych znajdziemy nie tylko takie podstawowe rzeczy, jak sama ładowarka, aczkolwiek od razu Wam powiem, że dzięki producentowi za to, że pomyślę i mam tutaj dwa gniazda, jedno szybkie gniazdo do ładowania naszego smartfona, drugie gniazdo do ładowania nawigacji. Jest to detal, ale naprawdę detal, który pokazuje klasę i pokazuje sposób projektu danego produktu. Mnie to absolutnie kupuje. Wśród tych akcesoriów znajdziemy bardzo sporo rzeczy, w tym wymiennych, różnych, mniejszych, większych. To mi się bardzo podoba. Ceny też są bardzo różne i tak jak sami teraz widzicie, jest naprawdę w czym wybierać. Moim zdaniem jest to dobre też o tyle, że wiemy, że ten produkt będzie miał długie życie. I jeżeli chcemy wydać raz, zainwestować raz jakąś kwotę, no to okazuje się, że możemy później korzystać z tego urządzenia przez długi, długi czas i cieszyć się bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem w trybie pasywnym, który naprawdę absolutnie chciałbym przetestować, aczkolwiek nie chciałem na własną rękę modzić i próbować wpinać się do instalacji swojego samochodu. Nie miałem tego zestawu dedykowanego do tego, więc po prostu pominąłem tą część testu, a ona naprawdę jest ciekawa, byłaby ciekawa, dlatego że można tam na przykład włączyć sobie opcję timelapse'a, więc to już w ogóle jest jakiś kosmos i mam nadzieję, że gdzieś w odchłaniach YouTube'a znajdziemy taki teścik, albo kiedyś producent podeśle jeszcze ten zestaw do wpięcia się właśnie w instalację elektryczną auta. No to wtedy będzie coś naprawdę ciekawego. Dlaczego jeszcze uważam, że to urządzenie jest dziwne, ciekawe i w jakiś sposób też trudno nim zapomnieć? No, mamy jeszcze rzeczy, które są związane z wyposażeniem, które są związane z ceną, z możliwością rozbudowy, z prostotą obsługi, z aplikacją, z programem dedykowanym i do tego jeszcze z bogatym wyposażeniem, ale dochodzi też coś, o czym nie sposób zapomnieć. Przede wszystkim jest to jakość nagrań, jakie to oczko kamery jest w stanie nam w jakiś sposób zagwarantować, bo to, co jest niesamowite, to jest fakt, że 4K, owszem, ta ilość klatek się obniża, ale jeżeli nie zależy nam na 4K i możemy tą rozdzielczość zmniejszyć, no to 2,5K mamy 55 klatek, a w Full HD mamy 60 klatek, więc naprawdę są to opcje, które pozwolą cieszyć się szybkimi, płynnymi nagraniami, o ile zmniejszymy ilość detali i to jest też bardzo fajny gadżet. No podobały mi się rzeczy te, które są tutaj naddane, prawda, naddane, czyli coś, do czego na przykład przyzwyczaiło nas niedawno omawiane Mio, fotoradary i alerty o fotoradarach, o ostrzeżeniach prędkości. To jest coś, co w wideorejestratorach moim zdaniem powinno się pojawiać dużo częściej, no bo sprawia, że po prostu jeździmy bezpiecznie. Ja wiem, że wiele osób będzie myślało, że to jest w jakiś sposób próba oszukania systemu. Moim zdaniem jest to też takie memento, które mówi: zwalniamy. Po prostu zwalniamy. Więc jeżeli raz na jakiś czas zwolnimy, nic nam się nie stanie, a zwłaszcza jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie zwolnić, to już w ogóle zmienia zasady gry. Natomiast reasumując, to urządzenie, o którym dzisiaj mieliśmy przyjemność pogadać, jest czymś, co pozwoli nam zbudować bardzo bezpiecznego strażnika naszego auta. Tym bardziej, jeżeli uda nam się zainwestować w układ pozwalający pobierać energię elektryczną z naszej sieci w samochodzie, no to wtedy już mamy tego strażnika, który będzie pracował 24 godziny na dobę i ja to absolutnie kupuję. Uważam, że dla osób, które są albo przewrażliwione, albo rzeczywiście potrzebują takiej ochrony, jest to mega rozwiązanie, zwłaszcza, że będziemy mogli później szybko przeglądać to nagranie, niekoniecznie zabierając urządzenie ze sobą do domu, tylko od razu łącząc się ze smartfonem i przeglądając po prostu poprzez smartfona dzięki aplikacji. To też jest bardzo fajne. Mamy naszego bohatera z bliska i tutaj widzicie, są przyciski sterowania. Tutaj mamy ekranik, on na szczęście nie jest dotykowy, więc nie ma się co bać, że przypadkiem wyzwolimy jakąś funkcję. Teraz oczywiście urządzenie zaczyna nam nagrywać, łapie sobie GPS-a, nie jest połączony z Wi-Fi. Tutaj mamy zaznaczoną jakość tego obrazu, no i zobaczcie, co znajdziemy w menu.
Składa się on, od razu Wam powiem, 1,7 ekranów, więc troszkę tego jest. Mamy detekcję radarów, mamy Park Shield i uwaga, Park Shield to jest ta funkcja ochrony podczas parkowania, która wymaga wpięcia do instalacji elektrycznej auta. Dzięki temu system, jeżeli wykryje ruch, jeżeli zobaczy coś przed kamerą, zaczyna nagrywać, ale możemy też sami wymusić to, żeby urządzenie zaczęło nam nagrywać. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Do tego zobaczcie, mamy Wi-Fi, mamy kod do aplikacji, mamy ustawienia rozdzielczości, coś co pewnie zainteresuje większość z Was. Wejdziemy sobie tutaj i mamy naszą jakość, oczywiście ten klatkaż jest ograniczony, tak jak już wspominałem, jeżeli wybierzemy sobie najwyższą rozdzielczość, ale zobaczcie, mam 60 klatek przy Full HD i to jest mega. Dalej mamy timelapse, który możemy sami odpalić, zostawić kamerkę w samochodzie, cieszyć się tym, co ona zarejestruje. Dalej zobaczymy mikrofon, czy będzie wyłapywał to, co jest w kabinie auta, czy też nie. Dźwięki systemowe, nagrywanie w pętli, czy chcemy dużo filmików jednominutowych, czy chcemy tych filmików mniej, ale na przykład minutowych 3 albo 5. Dalej mamy czułość sensora. Ja tutaj prewencyjnie ustawiam sobie niską, żeby się nie męczyć z tym, żeby byle jakieś nawet lubelskie dziury powodowały, że urządzenie zaczyna zapełniać pamięć tymi nagraniami, których nie nadpisuje. Mamy kompresję wideo, mamy tutaj wideo z tyłu, bo to znaczy, że możemy dodać sobie kamerkę tylną, stworzyć większy zestaw modułowy, o czym już mówiłem. Mamy wygaszacz ekranu, mamy prędkościomierz. Przewiniemy dalej. Znaki wideo, co możemy sobie wstawić, co będzie widoczne na nagraniu oczywiście. Czas, GPS, prędkość, czyli wszystkie podstawowe dane, które sprawią, że będziemy mogli tym nagraniem się posłużyć gdzieś dalej. Mamy jednostki prędkości, możemy swoje dane tutaj wpisać. Język polski, co mnie bardzo cieszy. Przechodzimy do kolejnego ekranu. Mamy czas, mamy strefę czasową, mamy czas letni, informacje o kamerce i na samym końcu ustawienia fabryczne, alerty, format, galeria wideo. I chciałbym Wam pokazać jeszcze o kamerze, żebyście wiedzieli, o jakim softie dokładnie mówię. Tutaj mamy dane oprogramowania, jakie znajdziemy właśnie w tej chwili w moim urządzeniu. Producent przewiduje aktualizację, więc nie zdziwcie się, jeżeli po jakimś czasie będzie można to urządzenie zaktualizować. Moim zdaniem usługa jest bardzo banalna, urządzenie działa szybko, sprawnie, nagrywa świetnie. I tutaj, jeżeli przyzwyczajecie się do obsługi za pomocą takich przycisków, no to okaże się, że to wszystko działa naprawdę sprawnie. Można też przeglądać galerię naszych nagrań. Na urządzeniu da się całkiem sporo zobaczyć, ale ta kamera najwięcej radochy daje wtedy, kiedy przerzucimy obraz na smartfona, a jeszcze więcej, kiedy na laptopa lub telewizor. Opowieść o TrueCam chciałbym zakończyć w bardzo prosty sposób. Jeżeli uważacie, że te 900 zł z okładem to nie jest kwota, która Was przeraża, uważam, że naprawdę bardzo trudno jest znaleźć jakieś cechy, które by dyskwalifikowały to urządzenie. Mamy tutaj 4K, mamy GPS, mamy ostrzeżenia o fotoradarach, mamy ostrzeżenia o pomiarach prędkości, które są też aktualizowane. Mamy naprawdę sensowną jakość nagrań w dzień i w nocy. Ta noc to jest coś, co tutaj robi kolosalną robotę. Jeżeli zmniejszymy ilość szczegółów, mamy bardzo szybkie nagrania, mamy bardzo prostą obsługę, mamy Wi-Fi, mamy możliwość oglądania tego, co nagraliśmy zarówno poprzez aplikację, jak i w programie na komputerze. Mamy tutaj wszystko to, czego oczekujemy od urządzenia tej klasy, no i mamy tą modułową konstrukcję, która pozwala bardzo rozszerzyć nasz zestaw, plus do tego dostęp do szerokiej gamy akcesoriów albo do rzeczy, które będą, uwaga, czymś w rodzaju części zamiennych. Jeżeli coś stłuczemy, coś zgubimy, zawsze można jakiś element z tego wyposażenia bogatego, jaki w zestawie znajdziemy, dokupić, znaleźć na stronie producenta. To mi się też bardzo podoba. Reasumując, szukacie wideorejestratora premium i chcecie spróbować czegoś nowego, czegoś nie do końca typowego, TrueCam H25 to jest naprawdę bardzo solidna, bardzo przyjemna propozycja.